Yo, z tej strony Capsono.pl, a w tym odcinku pokażę Tobie pierwszą aktualizację do gry Crash Team Racing Nitro Fueled. To jest aktualizacja 1.04, czyli aktualizacja ta dzisiaj została dodana. Ja Wam pokażę, o co w niej chodzi. Zapraszam do oglądania. No i wchodzimy na sam dół i pisze Grand Prix i tam wchodzimy i tam mamy wszystko wyjaśnione. No i w tym Grand Prix chodzi o to, że zdobywamy tutaj unikalne kolory, malowania, też unikalne tutaj widzimy opony, unikalny go-kart i unikalną postać. Mamy na to 25 dni, po 25 dniach. Po 25 dniach się anuluje. Jeżeli Wam się spodoba kokard albo postać, to musicie to zrobić w ciągu 25 dni. Punkty zdobywa się za robienie różnych challenge'y. Zaraz Wam pokażę, jakie to są challenge'e i o co chodzi z tymi challenge'ami. I przypominam, że filmik nie jest tutorialem, w którym pokazuję, jak ukończyć te wyzwania, żeby dostać punkty. Tu jest tylko filmik pokazujący, jak wygląda aktualizacja, co dodali i że coś się dzieje. Także dla tych ten filmik jest, co jeszcze nie pobrali, siedzą na YouTubie, na przykład na telefonie, na komputerze, w pracy czy w domu, czy byli na dworze, czy jeszcze nie odpalili konsoli. To żeby wiedzieli przed odpaleniem konsoli, że jest taka najnowsza aktualizacja. No i Quick Challenge to jest, że to są najłatwiejsze challenge za jeden punkt. I tutaj godzinę mamy, 8 godzin, to jest po prostu na godziny, bo jeżeli godzina się skończy, to ten challenge się skończy i będą nowe zadania. Tutaj też mamy zadania różne, to jest daily challenge, czyli dzienne challenge, też tutaj oczywiście godzinowo, tutaj Wam pokazuję. A później będą challenge, które będą trudniejsze, za więcej punktów, za więcej czasu do zrobienia. Weekly Challenge to jest taki challenge, gdzie masz zadania bardzo trudne, ale musisz je ukończyć w ciągu 6 dni, bo po 6 dniach te zadania się anulują. No i mamy Hemet Challenge, który musisz ukończyć w ciągu 25 dni. I tutaj są takie, nie wiem, chyba pustynne mapki, bo tak mi się wydaje, ale to jeszcze sobie obczajcie. Ale to jest bardzo trudny challenge, ale nie tak trudny jak Pro Challenge, który ten Pro Challenge też trzeba ukończyć 25 dni, ale tam są takie zadania, że to są naprawdę dla dobrych graczy. Ja dziękuję za tą uwagę. Dzięki za dziś, dzięki. Jeżeli jeszcze nie pobrałeś, a spodobała Ci się ta aktualizacja, to pobierz. Trzymaj się, pozdro 600, elo!